Dzień dobry, witam Was moi kochani niezwykle gorąco oraz serdecznie w kolejnym odcinku z Pogromców Mitów w GTA 4. Ja jestem Hubson, tak, pewnie zastanawiacie się, co ja w ogóle robię i gdzie ja w ogóle jestem. I w sumie to Wam niewiele mogę powiedzieć, bo sam nie wiem, co robię. To znaczy pomyślałem sobie tak, że mity już nagrałem, wypada tylko wstęp nagrać, to może ten wstęp podjadę i z lasu nagram. Wiecie, połączę przyjemne z pożytecznym, spacer i do tego nagrywanie odcinka. W sumie to czego chcieć więcej? Zapraszam. Zdrowotnościowy tryb życia, kurde. No a jeżeli aktualnie szukasz jakiejś gry komputerowej, no to wbijaj po nią koniecznie do serwisu eneba.com. To właśnie tutaj zaopatrzysz się w tytuł, którego potrzebujesz, do tego często w bardzo atrakcyjnej cenie. Aktualne promocyjne nowości znajdziesz z kolei w zakładkach znajdujących się w górnej części strony, no a w opisie znajdującym się poniżej tego filmu znajdziesz wszystkie potrzebne linki. Także zachęcam tam zerknąć. Mit piąty to prawda. Landstalkery mają na zagłówkach ekrany. Co do Huntla ja nie jestem pewny. Może spróbuj poszukać gdzieś na mieście, może jakoś w centrum. W nocy jak spojrzysz, to fajnie widać te ekrany podświetlone. No tak, ostatnio sobie coś takiego badaliśmy, słuchajcie, i tam wyszło, że no... Moim zdaniem, ja to w ogóle badałem tylko i wyłącznie za pomocą trainera i za chwilę do tego się ustosunkuję. Natomiast tam wyszła taka sytuacja, że ja sobie kilka tych landstalkerów zobaczyłem, no i żaden landstalker, słuchajcie, nie miał tego monitorka, ekraniku, telewizorka, jak zwał, tak zwał, tam podczepionego. No tak jakby z tyłu na zagłówki jednego z tych landstalkerów, które ja sobie w tamtym odcinku sprawdzałem. I pojawił się też oprócz tego taki komentarz od Oliviera, który napisał, że trainer może spawnować jeden samochód w jednym modelu, a może to były dwa modele różne i musimy tego poszukać wszystkiego na mieście. I to też muszę, słuchajcie, od razu Wam obalić, ponieważ dla przykładu, jak sobie spawnujemy takiego Banshee, to od razu nam ten trainer spawnuje różne, o jak widzicie, modele tego pojazdu, nie? Spawnuje nam jakby modele i Cabrio, i nie Cabrio. No i dokładnie z tego, co kojarzę, gdzie to tutaj jest, o, mamy Felcerka i w przypadku Felcerka jest dokładnie tak samo, okej, okay, on nam zespawnuje kilka tych takich samochodów bez dachu, znaczy tfu z dachem, tak jak zespawnował, ale w końcu za czwartym, piątym, szóstym, trzecim razem nam zespawnuje samochód bez dachu, czyli jakby inny model tego samego samochodu, właściwie to inną wersję, o. No ale tak czy inaczej, tak sobie poszukamy tego typu landstalkera z miasta, ponieważ dużo osób napisało, że coś takiego faktycznie istnieje w GTA 4, no i po prostu można taki model znaleźć, co nie? Na przykład tutaj użytkownik Wiadereczko napisał, że czasami w GTA 4 można spotkać landstalkera w wersji złotej, czyli złote ramki przy oknach, grill jakiś tam i ogólnie auto wygląda jak od tunera. Albo z kolei Lambert napisał, że Landstalker z ekranami DVD jest na spokojnie do spotkania po wyjściu z kryjówki od Romana w Algonquin. Zatem na początku właśnie tutaj w okolicach tej kryjówki sobie tego samochodu poszukamy. Chociaż z tego co widziałem, to najwięcej osób w komentarzach wspominało północną część Algonquin, więc jeżeli tutaj niczego nie znajdę, to będę sobie szukał Landstalkerka takiego właśnie premium w tej północnej części tej wyspy, co nie? Dobra, jest na 100%, widziałem, kurde, to jest ten przed nami, 100%. O, widzicie, jak się mu ekrany świecą? To musi być, moi drodzy, ten, o którego tutaj Wam chodziło od samego początku. Pięknie, jeszcze mam Never Wanted level, także mam nadzieję, że sobie na spokojnie za chwilę zobaczymy, co i jak. Kurde, bele, no musiało się odwalić takie coś teraz. No ja pierdzielę, no, jakiegoś pecha po prostu. Myślałem, że się totalna maniana odwaliła, ale nie, spokojnie, wszystko jest w porządku, wszystko pod kontrolą, także parkujemy sobie elegancko i zobaczmy, jak to wygląda. Ej, to jest chyba naprawdę całkiem zacne odkrycie, Wam powiem. Nie spodziewałem się, że coś takiego w GTA 4 jest. On ogólnie z zewnątrz nie wygląda jakoś rarytaśnie, jakoś tak inaczej niż zwykły Landstalker, ale faktycznie te ekraniki tu możemy znaleźć. Ja sobie do tego samochodu jeszcze wejdę. Otworzymy sobie tylne drzwi lewe i tylne prawe, żebyśmy mogli sobie tutaj wszystko dobrze obejrzeć. Nie, no słuchajcie, to ja przepraszam bardzo w takim razie, mieliście rację. Aczkolwiek nie polecam Wam tak do końca szukać, jak nie macie czasu, bo trochę Wam to zajmie. Mi zajęło no ładnych, no nie wiem, z 15 minut jakoś tak, 15-20 minut, także troszkę musiałem pojeździć. Dobry wóz do stantów, zdecydowanie. No ale najważniejsze jest to, że udało nam się jednak tę sugestię opyklić. W sensie sugestia pykła, no i oczywiście ten mit odmrożki też pykł. Właściwie może być jednak potwierdzony, no bo w tamtym odcinku, moi drodzy, go obaliłem. A jak widać, niesłusznie. We'll be right back.
Niko jest serio mądry. Jak postawisz samochód tak, że po wyjściu z auta Niko spadłby z dużej wysokości i się zabił, ustaw auto na krawędzi wysokiego budynku. To Niko wysiądzie drzwiami pasażera, żeby się nie zabić. Dzisiaj sobie, słuchajcie, wyjątkowo od GTA 3 zaczniemy, bo mi się ten mit od Dare Inga OO, mi się, słuchajcie, on kojarzy właśnie z tym, że Claude bodajże. No ja pierdzielę. Dobra, raz jeszcze, bo mi się kojarzyło, słuchajcie, że w GTA 3 mamy coś takiego, no bo Claude nie potrafi pływać, nie? Że jak postawimy w taki sposób samochód, no to on, o, wyjdzie, o, widzicie? Drzwiami pasażerskimi, że tak to sobie powiem, żeby się nie utopić. Chyba nawet w GTA Vice City było tak samo. Pytanie, czy mi prędkości nie zabraknie? Dobra, w sumie to jestem przyzwyczajony. Jeszcze z ciekawości, słuchajcie, sobie zobaczymy Tomka w GTA Vice City, bo on też nie potrafi pływać i on też jest zabezpieczony przed takimi sytuacjami, żeby po prostu do tej wody nie wpaść i żeby się nie zatopić, nie? Także podsumowując sobie to wszystko, z czym mieliśmy do czynienia w GTA 3 oraz GTA Vice City, no wiele wskazuje na to, że w GTA 4 może być coś takiego. Może być coś takiego, że twórcy gdzieś tam zabezpieczyli Niko Bellica przed tym, żeby on nie spadał z budynku. Kurde, jak to się ustawić sensownie? No ale jak będzie, to zobaczymy w tym momencie. Czy Niko Bellic jest zabezpieczony przed tym, żeby nie stać się naleśnikiem w GTA 4? No, wydaje mi się, że nie. Aczkolwiek zobaczymy, może ta próba była po prostu inna niż wszystkie inne, które jeszcze będą wykonane. Jeszcze dwie sobie wykonamy, w sensie, żeby mieć taką stuprocentową pewność, wiadomo. Okej, zatem próba numer dwa. Inny samochód, inny budynek, co by tutaj nie robić takich samych testów, ale jak widzicie, uzyskany efekt dokładnie taki sam. Czytaj, Niko Naleśnik. No i oczywiście próba numer 3, znowu inny samochód, tym razem Emperor, jakiś inny budynek z centrum miasta, no i... Dobra tam. Co to kurde za fejczury znowu od samego początku tego odcinka? No, nieładnie, nieładnie. Nie no, żartuję, wiadomo, tak jak chyba ostatnio nawet mówiłem na odcinku z pogromców mitów w GTA San Andreas, no na tym ta seria polega, żeby mity w sumie to obalać, pogromcy mitów, co nie? Więc dobrze, że co jakiś czas te fejczurki się po prostu zdarzają. Lecimy do kolejnego mitu. Hubson, ogarnij sobie M4 na to spotkanie z prawnikiem od Francisa. Wyjmij tę giwerę na spotkaniu. Okaże się, że cel wypowie kwestię nawiązującą do tego prawnika, co chciał Rockstara pogrążyć. W ogóle to będę musiał chyba po garniaka skoczyć, nie? Bo tę misję bez garniaka nie rozpoczniemy. Albo dobra, spróbujmy. I tak jeszcze gwoli ścisłości, myślę, że tu Biedronie chodzi o tego takiego prawnika Jacka Thompsona, który no wytoczył... O właśnie, potrzebuje suta. No dobra, to lecimy coś kupić. Jack Thompson, czyli ten prawnik, który wytoczył wręcz wojnę Rockstarowi, który był wielkim orędownikiem i głosił wszem i wobec, że kurde, nie, no w ogóle gry komputerowe to jest jedno wielkie zło i takie gry jak GTA 4, no one totalnie demoralizują młodzież, no tego typu pierdolety oczywiście gadał. No i biorąc pod uwagę to, że do Rockstara miała całkiem sporo Hillary Clinton, której to nawet ryjec został umiejscowiony przez twórców na statule szczęśliwości w GTA 4, no to biorąc to wszystko pod uwagę, to powiem wam szczerze, że nie byłbym zdziwiony, gdyby rzeczywiście coś tam Rockstar na Jacka Thompsona przygotował. No dobra, wychodzi na to, że za chwilę Sugar Tits nas doprowadzi tutaj do pana Goldberga. A może nawet sami się doprowadzimy, bo ja doskonale pamiętam, gdzie ten gabinet się znajduje. Okej, fantastycznie. Okej, on tu sobie coś pitoli. Ja teraz chyba muszę po prostu wyjąć M4-eczkę. Chociaż nie, będę musiał wstać, żeby wyjąć M4-kę, bo teraz jak to robię, to ona nie działa. Także wstajemy, wyjmujemy M4-kę. Hold on a second there, friend. We're lawyers, we don't need guns. Guns don't kill people, video games do. No mieliśmy to, moi drodzy, to było na 100% to. W sensie było napisane, że bronie nie zabijają ludzi, tylko gry wideo to robią, z tego co tam zapamiętałem dobrze. Więc no tak, zdecydowanie, ale to zdecydowanie jest to nawiązanie do Jacka Thompsona, jestem tego pewny. On tam wiele razy podkreślał, że jak były takie sytuacje, gdzie na przykład ktoś kogoś zabił i wykryto to, że ta osoba też grała w GTA, to on od razu przypisywał ten czyn właśnie temu, że ta osoba grała w GTA. Więc jestem pewny, moi drodzy, że tu chodzi właśnie o nawiązanie do Jacka Thompsona i że Rockstar bardzo świadomie umieścił takie nawiązanie do tej postaci. Jestem prawie pewny. Dajcie ogólnie znaka, co uważacie. Na pewno są w komentarzach, będą w komentarzach osoby, które mniej więcej na temacie się znają, nie? Jeżeli w dodatku TPOKT podczas wykonywania wojny narkotykowej sfejlujesz ją w taki sposób, że nie podniesiesz torby, no i odjedziesz samochodem, to Armando i Enrique zaczną krzyczeć tak samo jak NPC. No a jak się zatrzymasz, to wysiądą i uciekną przerażeni.
Generalnie to te całe wojny narkotykowe w GTA The Ballad of Gay Tony to jest jeden wielki syf i nieporozumienie. Mianowicie Luis Lopez zawsze odradzał Enrique i Armando zawsze odradzał tym chłopakom, w sensie, żeby nie handlowali, nie robili takich rzeczy, bo to wcześniej czy później skończy się tym, że wylądują w pace i tyle. Na koniec końców w sumie to wyszło na to, że im zaczął w tych wojnach narkotykowych pomagać i ogólnie w całym tym handelku, także abstrakcja totalna. Ja osobiście, żeby zawsze trochę bardziej wczuć się w Luisa Lopeza, to ja osobiście tych wojen narkotykowych po prostu nie wykonywałem, bo to nie ma sensu. Dlatego też, słuchajcie, mało o nich wiemy, więc sobie to za chwilkę zobaczymy, bo no taka, że tak powiem, anomalia być może faktycznie występuje. Oj, chyba źle pojechałem. Okej, dobra, collect the stash, więc my tego nie kolektujemy i uciekamy sobie do fury. Zakładam, że musimy trochę odjechać, żeby ta misja została sfailowana koniec końców. Póki co trochę to wygląda podejrzanie, ponieważ no odjechałem już na całkiem sporo metrów, a tu kurde gra cały czas pokazuje nam, jakbyśmy mogli... O, dobra. Jednak cofam to, co powiedziałem. Zobaczcie, że Armando i Enrique faktycznie się boją. Tak jakbyśmy podeszli do jakiegoś tam randomowego NPC-ta na mieście, który jedzie furą. Ten NPC-t miałby pasażerów. My byśmy tak jakby furę porwali, wywalając z niego kierowcę, ale pasażerów byśmy zostawili w spokoju i ci pasażerowie by reagowali moim zdaniem dokładnie tak samo jak Armando i Enrique. Zatrzymajmy się, żeby zobaczyć, czy oni z tego samochodu uciekną. No tak, słuchajcie. Armando i Enrique nagle z dupy, nie wiadomo w sumie z jakiego powodu, zaczęli zachowywać się jak typowe NPC, które Luisa Lopeza totalnie nie znają i dla których to Luis Lopez jest obcą osobą. To jest w ogóle temacik niedopracowany mocno. Specjalnie uratowałem naszego przyjaciela, żeby do aresztu nie trafił, bo i tak Luis Lopez za chwilę wyjdzie, a Armando by jeszcze trafił na lata i byłby przypał. Moi drodzy, tak czy inaczej, no możemy sobie ten mit jak najbardziej potwierdzić, mimo tego, że nie ma on kompletnie sensu. Do bagażnika możesz wrzucić cegłę oraz śmieci typu puszka czy paczka fajek. Jest to pozostałość po mechanice chowania przedmiotów, która miała być w grze. Okidoki, znajdujemy się w dokach, tutaj sobie szukam trochę śmieci. O, mamy już, widzę, cegły, zajebiście. Na początku to właśnie cegłę sobie tutaj przetestujemy, moi drodzy. Natomiast no właśnie, zanim cegłę przetestuję, to muszę bagażnik otworzyć. Natomiast zanim sobie w ogóle przejdziemy do próby, to ja jeszcze chciałbym tutaj skomentować rzecz, która została tutaj napisana, czyli że rzekomo jest to jakaś tam pozostałość po mechanice chowania przedmiotów, która miała być w grze. No moi drodzy, z tego co ja się orientuję i też gadałem sobie z Mariankiem na ten temat, to w GTA 4 nigdy nie miało być czegoś takiego, że Niko, czy tam jak to woli gracz, no mógł sobie te przedmioty do bagażnika chować. Je jakoś tam magazynować, żeby sobie wyjmować w dowolnej, no po prostu sytuacji, albo w sytuacji wymagającej użycia jakiejś tam broni, którą akurat byśmy sobie wcześniej do tego bagażnika schowali. Także mi się wydaje, że to akurat jest fake. No niestety te próby na felcerze, które sobie wykonaliśmy, też zbytnio gdzieś tam, no, nie zwiastują tego, że będziemy mogli sobie jakieś tam tematy w tych bagażnikach. Kurde, to w ogóle maska odpadła, what the fuck. Chciałem powiedzieć to, że te próby na felcerze, no, nie zwiastują tego, że uda nam się, no, cokolwiek do tego bagażnika schować. Oczywiście za chwilę sobie podjedziemy jeszcze do jakiegoś baru. Takiego baru, no wiecie, z piwkiem, czy z jakimiś innymi tematami, no, gdzie po prostu znajdziemy rzeczy, które ewentualnie można byłoby do tego bagażnika wrzucić. Natomiast no próby już teraz na Turismo, na felcerze, na Huntleyu nie zachęcają do tego, żeby w ogóle je kontynuować, ale wiadomo, nie będziemy tak szybko się poddawać. Dobra, tu z tego co widzę mamy jakieś puszeczki, to może byśmy sobie taką jedną wzięli do testu. Na cegłach, jak widzieliśmy sekundkę temu, działało to słabo, no i tak samo na puszce również działa to słabo. Kurde, no. Powiem wam, że na początku tego wszystkiego nie wykluczałem. W sensie, okej, rzeczywiście nie słyszałem o tej mechanice możliwości chowania jakichś tam rzeczy w bagażnikach naszego pojazdu. Właściwie to w bagażniku pojazdu, który posiadamy w GTA 4. No ale liczyłem, że może gdzieś tam rzeczywiście... O, to się w ogóle rozbiło. Ale myślałem, że gdzieś tam rzeczywiście może możemy coś do tego bagażnika typu cegła, czy jakiś tam inny śmieć schować. Oczywiście cegła śmieciem nie jest, żeby tu była jasność. Mówię tak ogólnie, nie? Że jakieś tam śmieci, jakieś puste puszki. No, że coś możemy do tego bagażnika wsadzić i to coś może tam się znajdować. Ale po tych wszystkich próbach, słuchajcie, no, wydaje mi się, że raczej nie ma takiej opcji. Numer do Romana w GTA 4 jest taki sam, co w dodatku Tlat. Zanim będziemy to sprawdzać, ja sobie zobaczę tylko, jak to wyglądało na GTA Series Videos. Aha, dobra, ten telefon do Romana w GTA The Lost and Damned to jest 555-2222. Wydaje mi się, że my żeśmy sobie tego nie badali, chyba. Na pewno badaliśmy sobie inną kwestię związaną z dodzwonieniem się do Romana. Mianowicie tutaj jest numer do niego i pamiętam, że kiedyś, o, jest 555-3
3333, co ciekawe, czyli no w sumie dosyć podobny numer. Ej, zaraz, moment, zobaczcie, że to 5552222 też jest, kurde. Ale zakładam, że jak w GTA Atlat ten numer nie działał, no to nie, to tutaj też nie będzie działał. Kurka siwa, no to... Nie, moi drodzy, to jest rzeczywiście tak, jak jest napisane, nie numer do Romana, tylko do firmy Romana. I wychodzi na to, że Roman ma dwa numery. Jeden numer ma służbowy i to jest właśnie ten, bądź ten, chociaż na ten mi się nie udało nigdy dodzwonić. No ale jeżeli chodzi o taki numer, żeby do niego dodzwonić się prywatnie, no to jest on zupełnie inny i prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie go poznać. No bo oczywiście jak dzwonimy sobie z komórki Niko Bellica do Romana, no to ten numer, jak widzicie teraz, nam się nie wyświetla, co nie? Mamy po prostu informację, że dzwonimy do Romana i tyle, więc no nie wiem. Jeżeli macie ogólnie jakiś pomysł, gdzie możemy znaleźć numer, ale prywatny do Romana, dajcie mi znaka, bo to w sumie fajna ciekawostka by była. Bo moim zdaniem takiego numeru w grze nie ma i nie jesteśmy w stanie go znać, go poznać właściwie, a być może wy coś na ten temat wiecie i być może znowu naprawicie moje błędne spostrzeżenie na ten temat, że tak to sobie ujmę. Niech będzie. Czekam na wasze komentarze. A tymczasem żegnam się z wami, mam nadzieję, że film wam się spodobał, jeżeli tak, to oczywiście poproszę o to co zwykle, no i ewentualnie o suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam na kolejne odcinki, dziękuję patronom, no i do usłyszenia, strzałeczka.